Ponad półtora miesiąca temu spotkaliśmy się w pierwszym odcinku cyklu Rafał, jak Rafał, z Rafałem. Czas na odcinek drugi, taki przedświąteczny i już w trakcie sezonu, a może tak u progu sezonu żużlowego 2024. Rafał Dobrucki, trener reprezentacji Polski. Spotykamy się w Wielką Sobotę, Wielkanoc, żużel wielkanocny. Jeszcze marcowe dni. A pogoda taka, że nie ma żadnych problemów z rozgrywaniem meczów i mamy 20 kilka stopni. Chyba wszyscy żużlowcy są zadowoleni, że na każdym torze jeździć można, można trenować, można jeździć i rozgrywać wszystkie zawody. Nic nie jest odwoływane. Oczywiście zdarzają się tam gdzieś sparingi przełożone, ale no wymarzone warunki chyba do startu sezonu w tym roku. Tak, dzień dobry Państwu przede wszystkim. Tak, no pogoda była bardzo łaskawa w tym roku, szybko jakby zima odpuściła i już chyba w lutym, jak dobrze pamiętam. Tak, w Rzeszów? Z końcem lutego, w Rzeszowie tym bardziej. Zawsze Rzeszów był, że tak powiem, no, poszkodowany, bo jeszcze tam ciągle śniegi zalegały, już prawie liga miała się zaczynać, pamiętam, że zawsze były takie problemy. No, wynikające głównie z geografii, no, czy Krosno, czy Lublin też miały, czy mają takie kłopoty, a w tym roku no, wielkie zaskoczenie było, kiedy się okazało, że Rzeszów wyjeżdża jako pierwszy w ogóle w Polsce, prawda? Także no, no, myślę, że ten sezon zaczął się dosyć szybko. Dobrze, to zapytam Cię, na ile to przekłada się na przygotowanie zawodników do sezonu? Ekstraliga pierwsza, Ekstraliga druga startują za dwa tygodnie, Krajowa Liga Żużlowa już w ten świąteczny weekend. Jeśli chodzi o turnieje, te największe, otwarcie nieoficjalne, czy oficjalne, jak kto woli, w Bydgoszczy za nami. Na ile to się przekłada na formę zawodników w tych pierwszych meczach, te starty i to, że można w normalnych warunkach trenować? No, z doświadczenia powiedz. No. Różnie bardzo to wygląda, bo znaczy ja wychodzę z takiego założenia, że żeby cokolwiek zacząć robić jakby na podstawie takiego ścigania, jak u nas w Polsce, żeby tak naprawdę czuć odpowiednio motocykl i być dobrze przygotowanym, no to musisz te 50, niektórzy może 100 okrążeń potrzebują. Mówimy o okrążeniach. Treningów czy sparingów, no żeby tak się czuć w pełni jakby no przygotowani. Z drugiej strony w Anglii, jak pamiętam, jest sytuacja chyba do dzisiaj, że tak właściwie jest press day tam w piątek, w środę czy tam w poniedziałek, kiedy tam które kluby startowały, rano press day, krótki trening i wieczorem były zawody. I często były to dla wielu zawodników, dużej grupy chyba, myślę, że 90% nie przesadzę, były to pierwsze zawody w roku i też jakby tutaj nikt nie narzekał, nie marudził i takie były warunki. Do dzisiaj też czasem się takie zdarzają. Natomiast no, czy to było ok? Myślę, że nie do końca. Jednak też potem się pojawiało dużo kontuzji, nienajeżdżeni chłopacy, więc myślę, że jednak no, to już było takie ekstremalne w tą drugą stronę. Natomiast no, tak jak nasze warunki pozwalają, no, kilka tych treningów i kilka sparingów jest wystarczające. Chyba będą wszyscy przed tym sezonem. Myślę, że optymalnie. Przed tym sezonem wszyscy muszą być zadowoleni. Też nie można przesadzać. Myślę, że też nie wolno przesadzać. Zdarzało się, że już chłopaki najeżdżeni, już motocykle przygotowane właściwie do sezonu, a jeszcze jakieś sparingi, motocykle na nowo już do serwisu. Wchodziło się jakby znowu na zielono trochę do tego pierwszego meczu, więc to też trzeba potrafić wyważyć, zrobić wszystko, co można w tym okresie takim przygotowawczym, przejechać te silniki, sprawdzić motocykle i tak dalej. Ale myślę też, że jakby no ilość, większa ilość przejechanych tych okrążeń niekoniecznie musi zawsze skutkować na plus, więc no trzeba tutaj też mieć umiar w tym. Wiele lat i cały czas pracujesz z juniorami. Pokutuje taka, gdzieś tam w świecie żużlowym funkcjonuje taka opinia, że najtrudniej wejść w sezon juniorom. Podam taki przykład, bo wspomniałeś o Anglii. Pierwszy mecz w Oxfordzie, jeszcze przed press dayem rozegrany. Najwięcej punktów na torze w Oxfordzie. Z jednej strony zdobył Chris Harris, z drugiej strony latający reporter, komentator i ekspert telewizji brytyjskiej Scott Nichols. Dwaj panowie grubo po 40. Czy zgadzasz się z tym, że juniorom trudniej jest wejść? Oczywiście, że tak.
Oczywiście, ale z czego to wynika? No, doświadczenia? To przede wszystkim, tak, to, jakby to jest jakby oczywiste, ale też z tego tytułu, że no, tak powinno być, wydaje się, że jednak juniorzy, raz doświadczenie, to jest jedna sprawa, dwa, jeszcze ciągle jakieś błędy, bo wiadomo, że jak mają popełniać, no to w tym wieku juniorskim, oczywiście tak, i na nich się przede wszystkim uczyć, ale też myślę, że z początkiem sezonu, po takim ogórkowym czasie zimowym, kiedy przeglądali, analizowali swoje mecze, swoje treningi, gdzieś tam na jakichś zapisach wideo, mecze, telewizja, to wszystko dzisiaj jest tego pełno, no to na pewno przynajmniej powinni widzieć, że może ułożenie na motocyklu nie tak, może troszeczkę jakieś zmiany w siodełku czy w kierownicy, żeby ta sylwetka inaczej wyglądała, bardziej naturalnie, żeby się jechało jakby no bardziej efektownie czy efektywnie również. I najlepiej robić to na wiosnę, kiedy jeszcze jest takim się zupełnie świeżym, niż tam na koniec sezonu, kiedy już jest się w jakimś rytmie i czuje się ten motocykl odpowiednio. Więc to też z tego wynika, że juniorzy tych kółek potrzebują na pewno dużo więcej. Dużo startów, ale te starty też nie są wolne od kontuzji. Pojawiają się kontuzje, jak zawsze u progu sezonu. Z czego to może wynikać? Z tego, że zawodnicy są tak napaleni do tego, że siadają na ten motocykl, chcą pokazać wszystkim, ja wskoczę do składu, przepracowałem, tak jak mówisz, teoretycznie całą zimę, wiem, co mam zmienić, co i jak, jadę i kończy się kontuzją. I będę wracał na tor 2-3 miesiące. Miałem takie statystyki właśnie, jeśli chodzi o kontuzję. Tam miałem kilka takich przerw w swoich jazdach. Mogłem się tym zająć. I wyszło z tego wszystkiego, że najwięcej kontuzji jest z początkiem sezonu, co jakby zrozumiałe. I potem, co już mniej oczywiste, w szczycie, czy tam za szczytem sezonu, tak? Lipiec, sierpień. I tak myślę, że to jest tak trochę jak jazda na rowerze, że najpierw się wywracasz na początku, bo tego jeszcze nie czujesz, nie umiesz, a potem już ci się wydaje, że wszystko potrafisz i ryzykujesz więcej i więcej, gdzieś tam ten limit, tą granicę gdzieś tam się przesuwa i czasem się ją przesunie za daleko. I tak z tych statystyk wynika, tak chyba od kilku lat jakby nie prowadziłem, ale chyba z ciekawości by trzeba do tego wrócić, że tak się nie dzieje dalej. Ale dlaczego? Ale z czego to wynika? Kontuzje są, zdarzają się, jeszcze tego nie wspomnieliśmy, a chyba dzisiaj, a chyba warto, bo też już o tym mówię któryś rok, a może kilka już ładnych lat, że coś w tym kierunku na pewno jeszcze kilka lat temu, że pomału trzeba coś robić, a dzisiaj już chyba trzeba robić to bardzo szybko, bo po prostu to pokazuje nam to sytuacja, że te kontuzje się zdarzają, kiedyś by się nie zdarzały. Oczywiście są bandy dmuchane, to wszystko jest super, natomiast też musimy zobaczyć na to, jak dzisiaj zawodnicy wyglądają. No, ta muskulatura nie jest mówisz duża. Mówisz o fizyczności, tak? Muskulatura nie jest duża. Największą ochroną dla zawodnika nie są ochraniacze, jakieś tu plastikowe gąbeczki czy cokolwiek innego, tylko sama muskulatura, gorset mięśniowy, to wszystko to jest coś, co najbardziej chroni zawodnika. Oczywiście, no to jest ważne, no, może troszeczkę przesadziłem. Oczywiście jest wszystko ważne, te ochraniacze i tak dalej, ale tak de facto na koniec to ten gorset mięśniowy. No dzisiaj zawodnicy, sam wiesz, jesteś blisko, może nie każdy ma okazję tak blisko być i zobaczyć, jak sprzęt dzisiaj wymógł wagę. Obniżenie wagi zawodnika. I dzisiaj zawodnicy, nawet tacy, którzy przez całe swoje kariery, doświadczenie, przez całe swoje kariery, no nie byli najszczuplejsi, nie przeszkadzało to kiedyś. Dzisiaj to jest ogromny problem, jeśli ktoś ma nadwagę. Myślę, że nawet chyba nie mówimy o nadwadze. Taką sportową nadwagę. No, tak, oczywiście, wycieniowane. Jeżeli nie ma jakiegoś optymalnego ciężaru wagi, oczywiście dzisiaj to jest balans tak naprawdę. Balans między minimalną wagą, a samopoczuciem, tak, wydolnością organizmu i tak dalej. No, myślę, że już jesteśmy na takiej granicy, gdzie już za moment ją ktoś może przekroczyć, czego nie chcielibyśmy.
I od lat mówi się o jakimś rozwiązaniu na ten temat. Z tego tytułu powstają też kontuzje i to trzeba sobie jasno powiedzieć. No właśnie, no dobrze, no to jak doszliśmy do tego tematu, ten temat poruszał swego czasu, lata temu zresztą chyba jeszcze też nawet Tomasz Golob kiedyś w kilku rozmowach. Czyli co, wprowadzenie systemu tak jak w skokach narciarskich, ważymy zawodnika z motocyklem i to musi być... Ja bym chciał uniknąć czegoś takiego właśnie. No wyobrażasz sobie jeszcze ta waga... Oczywiście, że tak. Oczywiście, że czyli tak. Czyli co, jeszcze dodatkowe show teraz? Ale oczywiście, że tak. No, myślę, że to nie jest lot w kosmos. Mamy tyle już różnych regulacji, przepisów i tak dalej, że ten jeden, a bezpośrednio wpływający na bezpieczeństwo zawodników, też... No i to mnóstwo rzeczy z tym się wiąże, również tak naprawdę cała technologia budowania motocykli. Dzisiaj robi się motocykle coraz lżejsze, już są to kompletnie na limicie. Motocykl, powiemy tylko, że 77 kg suchy ważyć powinien przed zawodami. Dzisiaj to są karbony, tytany i tak dalej, wszystko co jest możliwe, co generuje kolejne koszty. Zawodnik w końcu powinien być razem ważony z motocyklem. I teraz nie chodzi też o to, żeby... Nie wiem, tutaj nie chciałbym jakoś tam personalizować, ale zawodnik, który waży 55 kg, dorosły, nie mówimy o juniorach, bo to jakby inny pomysł jest na to, o juniorach nie mówimy. Senior dorosły, który waży 55 kg, no to nie należy mu dołożyć 30 czy 20 kg, bo ktoś tam waży 68 czy 70 kg. Myślę, że dzisiaj w Ekstralidze nie ma takiego zawodnika właściwie. Który nie ma? Nie jestem przekonany, że dzisiaj w Ekstralidze nie ma nikogo, kto waży 70 kg, że tak powiem, na sucho. I automatycznie to wyklucza zawodników wzrostu takiego jak Rafał Dobrucki, oczywiście, Piotr Protasiewicz, Tomasz Golob też. Oczywiście, że tak. I nie mówię to, bo za naszych czasów jeszcze to nie był taki kłopot, dlatego że sprzęt był inny, były tłumiki przelotowe, były silniki z innym momentem obrotowym, tory i tak dalej. Nie przeszkadzało, może nawet to czasem mogło pomóc. Natomiast dzisiaj jest taka sytuacja zupełnie inna, że dzisiaj wszyscy chcą ważyć najlepiej po 40 kg. I też z tego tytułu, tak na marginesie, to widać, kiedy juniorek, nieraz widzimy takie dzieciaki po 15-16 lat, którzy już tam czy 17, takie dzieci, które ważą po 50 kg, oni wygrywają wyścigi w ekstraklasie, tak? I dzisiaj to jakby, no mnie to nie dziwi i myślę, że całego środowiska to nie dziwi, po prostu no, mają taki duży handicap małej wagi i jeżeli tam odpowiednio potrafią puścić sprzęgło i troszeczkę trzymają gaz, niekoniecznie muszą mieć jakąś wielką technikę jazdy, wygrają z każdym, więc to też tak nie jest do końca. Okej. I teraz nie chodzi o to, żeby im też dołożyć po 20 kg do motocykla, tylko chodzi o to, żeby zrobić pewne minimum. To, co zrobiono w skokach, zrobiono to bardzo szybciutko, bo chyba tylko jeden taki ogórkowy sezon. Ktoś usiadł, ktoś porozmawiał, jakieś regulacje zostały zastosowane i nie było problemu. A problem powstał, no niestety po tym, czego mam nadzieję unikniemy, prawda, sytuacji anoreksji, tam zasłabnięcia kogoś i tak Sena dalej, Hanawalda, innych tabulimi, innych takich historii, a już są, dolatują do mnie sygnały, że zawodnicy takie problemy mają, więc no myślę, że jesteśmy już na takim momencie, że chyba czas to sygnał powinien wyjść z Polski, czy to będzie jeszcze sygnał tylko skończy, z międzynarodowej federacji? Nie chodzi, bo tu rozmawialiśmy też z chłopakami na tym naszym obozie I też takie były różne głosy. Wiadomo, że lżejsi będą chcieli to zostawić, cięższy będą normalne kolej rzeczy. No, każdy jakby no, nie chce sobie robić na złość. Natomiast regulacja byłaby bardzo, moim zdaniem, nie jakaś dramatyczna. Natomiast no, jakiś minimum powinniśmy określić, że zawodnik z motocyklem powinien ważyć tyle i tyle. Nie wiem, czy to ma być 47 kg, czy 45, ale nie mniej niż. Wtedy też i nie odchudzalibyśmy na siłę też tych motocykli, mogliby zostawić te cięższe, droższe, cięższe części
wpływałoby to też, na pewno nie wpływałoby to na tworzenie jakiegoś niebezpieczeństwa, ale jakieś rozwiązanie jest. Ja bym nie chciał tylko tego, żebyśmy byli w sytuacji takiej, że zaczniemy o tym rozmawiać, jak się coś wydarzy, więc... Chociaż no, tak jak mówisz, no to nie jesteśmy w stanie oczywiście tego sprawdzić i tego się nie dowiemy. Być może rzeczywiście już coś się dzieje, jeśli są te kontuzje, o których ty mówisz, że to jest łatwiej po prostu o taką kontuzję, jeśli nie ma tej ochrony naturalnej ludzkiego organizmu. Myślę, że duża część kontuzji, które były, mogłoby ich nie być lub byłyby mniej poważne w skutkach. Ale mamy sytuację, jaką mamy. Motocykle, warunki torowe może mniej, ale motocykle wymuszają coś takiego i uważam, że powinniśmy zrobić coś, co to zablokuje. No to jest opona, znowu to będę wracał do tego. I też waga, która dobrze zauważyłeś, że jakby zamykamy się jeszcze, zamiast się otwierać troszeczkę na zawodników, na młodzież, która dziś przychodzi. No dzisiaj de facto, no, jeżeli przyjdzie ojciec, przyprowadzi dzieciaszka i ojciec jest mojego lub twojego wzrostu i ma 125 kg wagi, to będziemy mu delikatnie sugerować. Oczywiście każdy może spróbować, dlatego jest cały program pitbajkowy, że mogą się dzieciaki pobawić i tak dalej. No może jakiś wybitny talent i faktycznie może sobie jakoś z tym poradzi i może się w to pobawić. Na pewno to nie zaszkodzi, cała ten żyndla fizyczna i tak dalej może się tam realizować. To jest normalny sport, więc jak najbardziej tak. Natomiast jeśli chodzi o tak profesjonalne uprawianie takiej dyscypliny, no to się dyskutuje. To szanse ma niewielkie. Sygnał o takich zmianach powinien wyjść z polskiego żużla, czy to powinna być decyzja odgórna? FIM decyduje, że od sezonu 2025 wprowadzamy takie i takie przepisy, które regulują wagę zawodników w stosunku do motocykla i zaczyna to obowiązywać. Zawsze takie zmiany myślę, że muszą wychodzić z federacji, czyli z FIM-u, ponieważ to FIM jakby kreuje cały, znaczy inaczej, powinien kreować cały ten żużel na świecie i takie sytuacje, takie regulacje, wydaje się, że w każdym dyscyplinie motorowej czy nawet samochodowej, a są, na codziennie właściwie, no, normalna kolej rzeczy. Ograniczenia mocy, ograniczenia funduszy w Formule 1, przecież głośny temat. Nieustająco i to z wyprzedzeniem czasowym się przygotowuje. Oczywiście, ktoś to jakoś do przodu przygotowuje, widząc te przychodzące problemy, a myślę, że ich nie trzeba już jakoś się bardzo przyglądać, bo one są widoczne gołym okiem, więc ja myślę, że to oczywiście, że to jest jakby temat FIM-u. Czy my tutaj możemy coś zrobić? Trudno powiedzieć. Oczywiście sam wspomniałeś już, że temat ważenia, że kolejne jakieś sytuacje i tak dalej, ale myślę, że nic, co przyczyni się na bezpieczeństwo, nie powinno być zaniechane to w ogóle absolutnie. Druga rzecz, będzie to wpływać na obniżenie kosztów. Jako tako, ale na pewno nie na wzrost kosztów. Będzie wpływało na obniżenie kosztów. To jakby taki bonus z boku. Więc no to myślę, że tu jest coś do zrobienia i ważenie takiego zawodnika nawet bezpośrednio przed wyjazdem. No czy w Formule 1 mówimy, my do Formuły 1 idziemy. No to jak chcemy dobre wzorce czerpać, to czerpmy te, które są dobre i aplikujmy do żużla. Gdzie tam wywiady, gdzie tam prezentacja dla sponsorów? Najpierw zwycięzca i pierwsza trójka idzie na wagę oficjalnie, robimy z tego show, razem z kaskiem jest ważony. Nie, to może tak bym... Nie, w jakiś sposób też nie moja jakby to rola, nie? To bardziej twoja. A ja już natomiast, to widzę oczami wyobraźni, no. Ja wiem, że to widzisz, ale to myślę, że wcale nie jest jakaś wielka komplikacja, żeby przed samym wyjazdem zawodnik, który tam wyjeżdża do wyścigu, przejeżdża przez wagę i pali się na zielono, jedzie na czerwono, nie jedzie. I po sprawie króciutko temat zamykamy. I myślę, że to wcale nie jest aż takie
aż takie trudne. Drużynowe Mistrzostwa Europy to jest w pewnym sensie specyfika też doboru składu, bo regulamin mówi o tym od poprzedniego roku, że mamy jednego zawodnika z Grand Prix tylko i mamy jednego juniora, czyli wybierasz najpierw z Marzlik, Kubera, Szymon Woźniak, jednego z nich, ale możesz zrezygnować, no ale też jednego juniora. Rozmawialiśmy o tym, że juniorzy mają to trudniejsze wejście w sezon, trudno im zrzucić tę przysłowiową rdzę. Jak widzisz ten regulamin? Czy widzisz tam juniora, czy masz już któregoś na oku, że ten najmniej zardzewiały pojedzie w Grudziądzu? Co do jednego zawodnika z Grand Prix, jakby nie mam z tym problemu. Natomiast myślałem, że już po dziwnym regulaminie w Sonie, kiedy był na rezerwie zawodnik juniorski i miał obowiązek startu przynajmniej raz, i ten przepis został gdzieś tam wrzucony znowu do, chciałbym, żeby do śmieci, jednak został odkopany. Ja już wtedy mówiłem, że sytuacja, kiedy junior tak naprawdę jedzie na takie zawody, co mieliśmy okazję zobaczyć w Sonach. W ubiegłym roku. W Sonach. Ale też w ubiegłym roku w Mistrzostwach Europy. Czy w Mistrzostwach Europy. Natomiast sytuacja jest taka, że ten obowiązkowy start dla tego juniora jeden często zdarzał się w końcówce zawodów. Dobrze, jak ten tor był w porządku, nie było żadnych, no to jeszcze ok. Natomiast dla tego juniora oprócz stresu te zawody nie wnoszą niczego. Startuje ten junior w różnych miejscach w czasie zawodów, często w ostatnich seriach. I okazuje się, że startuje z zawodnikami, którzy są nie dość, że są doświadczeni, mają tor objechany, są dopasowani, wszystko wiedzą, no i on tam staje właściwie na pozycji straconej. I tu jest pewien kłopot. No, oprócz stresu i ryzyka dla niego samego oraz dla innych zawodników, kolegów, z którymi startuje, że nieprzygotowany, wchodzący gdzieś tam w połowie zawodów, daj Boże, albo jeśli nie później, jakiś młokos, no zmontuje jakąś wywrotkę i myślę, że te okoliczności temu sprzyjają. Więc dlatego ja myślałem, że ten pomysł już jakby odstawimy na bok zupełnie, bo był inny, aby ci juniorzy, którzy są na tej rezerwie, coś z tych zawodów też mieli, czyli zrobić dwa biegi minimum, może cztery nawet. Pomiędzy juniorami, którzy są w składzie. Juniorami, którzy pozostają w zawodach. Nie wiem, czy to ma być piąty wyścig, gdzieś, może i dziesiąty, czy jakikolwiek inny, ale oni są w zawodach, wyjechali na tor, znają go. Te punkty doliczają się do reprezentacji. Mamy cały czas zawodnika rezerwowego. Mamy zawodnika, który jest obeznany, wyjechał na ten tor, zna, widzi, coś się zmieniło, czy coś się nie zmieniło. To jest coś jakaś dla tych zawodników nobilitacja, możliwość pokazania. Poza tym też oni mają duży udział w tym, tak, powiedzmy, przy tych dwóch startach, minimum dwóch startach. Wtedy myślę też, mają duży udział. Też i skutkuje to jednak tym przygotowaniem tych juniorów w innych zespołach. No, możemy jakiś tego kłopotu dużego byśmy nie mieli. I myślę, że może też jednego juniora dla innych może nacji też nie byłby to kłopot, ale też ta infrastruktura dla budowania nowych zawodników, nowych juniorów, którzy też mogą się przecierać w dorosłych imprezach, byłaby super, żeby już też tą atmosferę jako pełnoprawny zawodnik, nie tylko rezerwowy, spełniać, więc spodziewałem się może takiego rozwiązania, no ale może to w przyszłości. Może w przyszłości, ale zmieniamy trochę regulaminu, prawda? Zobacz, zmieniliśmy wagę, zmieniamy regulamin drużynowych mistrzostw Europy, przynajmniej dzisiaj już zostawmy kolejne zmiany. Nie wszystko zrobimy. Ale ty stoisz przed trudnym zadaniem, bo musisz do 1 kwietnia wybrać po pierwsze skład na drużynowe Mistrzostwa Europy, na Grand Final do Grudziądza, który odbędzie się 6 kwietnia, a złoty kask, turniej finałowy Złotego Kasku w Opolu, jest eliminacją dla naszych żużlowców, jeśli chodzi o eliminację do Grand Prix 2025 i do turnieju Mistrzostwa Europy SEC. No muszą z racji kalendarza te zawody, tak, te rozgrywki tak szybko startować. To jest na pewno utrudnienie dla ciebie. I po czym będziesz, na co będziesz zwracał uwagę, wybierając tę piątkę na Grudziądz? Czy to są rozmowy jeszcze z Malty, czy zaufanie do niektórych zawodników, że ty wiesz, że na przykład jeśli nawet oni nie przejechali tych odpowiedniej liczby okrążeń, to ty wiesz, że możesz zawodnikowi temu i temu
zaufać i on cię na pewno nie zawiedzie? Czy z obserwacji? To są z różnych powodów. Jeśli chodzi o kalendarz, no to jest jaki jest. Oczywiście ten Złoty Kask uważam, że jest w dobrym terminie. Jest to prestiżowa impreza, są to eliminacje również do eliminacji, eliminacja krajowa do Mistrzostw Świata, czy do Grand Prix, czy do zawodów SEC. I jak pokazały ostatnie zawody w Opolu, kapitalne, trzeba tak powiedzieć, bardzo fajne. Na lata będą wspominane. Miejsce też jest odpowiednie, jednak no, jakaś tradycja jest w Opolu. Tor jest też bardzo fajny do ścigania, więc na pewno było fajne widowisko i wszyscy chętnie na te zawody, jadą. I to jest super, jeśli chodzi o Złoty Kask. Mistrzostwo Europy w terminie, w którym właściwie no, jest szybko, no, trzeba powiedzieć, że jest szybko. Już tutaj pierwsze jazdy, wiadomo, ci zawodnicy, no, czy ze Skandynawii, czy tam z innych miejsc, gdzie jeszcze właściwie żużel nie rusza, tak? No bo w Szwecji właściwie no, w Danii tak sezon, w Danii też nie, no głównie, no myślę, że tam koniec z połową kwietnia, pierwsze jakieś tam może treningi, o ile w ogóle. Także niektórzy w ogóle jeszcze nie najechani. Więc te takie zawody rangi Mistrzostw Europy czy Mistrzostw Świata no są dosyć wcześnie. No ale cóż, taki mam kalendarz, tam nie dyskutuję z tym. Złoty Kask, miejsca w eliminacjach, 6 jeśli chodzi o eliminację Grand Prix, 5 jeśli chodzi o eliminację do SEC-u. Czy wszyscy są zainteresowani, cała 16 zawodników i nawet rezerwowi, z tym, żeby tam wjechać i reprezentować barwy Polski? Masz jakieś przecieki, rozmawiałeś, czy wszyscy chętni biją się o te miejsca, bo niektórzy ostrzą sobie zęby na to, że tegoroczny cykl SEC będzie niezwykle emocjonujący, bo jest tam już dwóch pewniaków, Janusz Kołodziej i Patryk Dudek, a jest to droga do Grand Prix, więc pewnie tam ujrzymy też i Duńczyków, którzy wypadli z cyklu Grand Prix i chociażby Macieja Janowskiego, który też będzie chciał powalczyć o to miejsce. Dominik Kubera. No, Dominik Kubera jest w tej chwili na zasadzie stałej dzikiej karty uczestnikiem cyklu Grand Prix, ale pewnie będzie chciał dwutorowo też walczyć o to, żeby w nim zostać. Tak, myślę, że tutaj jest pretendentów do tego, żeby masa, więc co ja mam? Przecieki. Ja myślę, że to nawet nie trudno o przecieki, natomiast no ja wiem, że zawodników, którzy mają aspiracje startować w Grand Prix, czy w SEC-u, czy w obydwu tych turniejach naraz, co też trzeba by się zastanowić, jest cała grupa i myślę, że każdy do tych zawodów podchodzi bardzo poważnie. Raz, że jest to, wydaje się, prestiż. Ten Złoty Kask znowu stał się taką imprezą jak 20 czy 15 lat temu. Bardzo taką no prestiżową. Prestiżową i wyjątkową też, prawda? Bo i myślę, że to jest z jednej strony na pewno te eliminacje spowodowały to, że jest to impreza prestiżowa, ale też chyba tak cały anturaż dookoła tego jest fajny. Myślę, że Opole też jest fajnym miejscem. Nie wiem, jak długo będzie to w Opolu, ale póki co uważam, że to jest kapitalny pomysł. Najlepsza lokalizacja. W klubach, w miejscach, które mają odpowiednią infrastrukturę, mają fajny tor do ścigania, którego trudno zepsuć, bo to ważne, tak, opady deszczu i inne rzeczy, którego można fajnie przygotować, zrobić. I myślę, że pomysł, żeby te zawody odbywały się w takich miejscach, jest kapitalny. Ludzie, którzy na co dzień nie mają tych zawodników z Ekstraligi, z najwyższej półki, mają okazję, żeby przyjść, zobaczyć Zmarzlika, Dudka, Janowskiego, Kuberę, Kołodzieja. I myślę, że to jest super, to się sprawdza. Cykl Grand Prix bez Patryka Dudka, no to bywało już, ale bez Macieja Janowskiego ci dwaj przejdą w tym nadchodzącym sezonie taki, a przede wszystkim Maciek, taki czyściec, to na nich wpłynie pozytywnie, oni wrócą jeszcze do Grand Prix, wrócą, jak to się mówi, mocniejsi? Myślę, że wrócą, natomiast nie wiem kiedy, jak szybko, to jak mówisz, ten czyściec tam minie, mam nadzieję, że bardzo szybko, albo inaczej, jak długo oni go będą potrzebować. Bo o ile, inaczej, może myślę, że Maciek Janowski w związku z tym, że nie otrzymał tej dzikiej karty, dla mnie
było to zupełnie nie w porządku. Miał fatalny, słaby sezon, nie najlepszy. Potencjał jest duży, ale fakt, że wyrzuca się z Grand Prix medalistę z poprzedniego sezonu, no myślę, że zaskakująca to było decyzja. Niżej pasa. Ale tak potem pomyślałem, że może to dobrze i taki krok do tyłu to takie będzie, myślę, nabranie rozpędu i dla Patryka, i dla Maćka. Zbudują sobie może troszeczkę inaczej, bo jak widać to w tym Grand Prix, jak i też w lidze, to nie ma co ukrywać, też nie było jakoś tam kolorowo. Zbudują się na nowo i sprzęt i to wszystko odświeżą i myślę, że to jest tylko kwestia czasu, kiedy wrócą. Skład ogłosisz na drużynowe Mistrzostwa Europy w poniedziałek. Takie są terminy, będzie to już po złotym kasku. Muszę cię zapytać o dwa nazwiska. Mówimy o tych już uznanych zawodnikach, o uznanej marce. Gdzieś tam w tle są juniorzy, ale mamy jeszcze dwóch zawodników, którzy są medalistami Mistrzostw Świata Juniorów, ale już opuścili grono juniorów, czyli mówię tu o Bartku Kowalskim i mówię tu o Mateuszu Cierniaku. Czy ty masz jakieś wiadomości, albo czy ty masz na nich pomysł, jakich zagospodarować, żeby oni właśnie w tym newralgicznym czasie nie zniknęli z międzynarodowej areny? Może dla nich te miejsca, grudziąc? Będę cię ciągnął za język. Nie wykluczam. W związku z tym, że jest sytuacja, jaka dzisiaj jest, czyli mało czasu, mało jazdy. Wszyscy mieli mało jazdy. Ktoś tam troszeczkę więcej, ktoś tam troszeczkę mniej, ale to jeszcze nie tyle chyba, żeby jakoś tam się ustabilizować i powiedzieć, no okej, no jestem w tym miejscu, gdzie trzeba. Dzisiaj, więc sam przed chwilą też powiedziałeś, że juniorzy, a przecież i Bartek, i Mateusz Cierniak są, Bartek Kowalski, są właściwie no świeżo upieczonymi seniorami, a jeszcze trochę jednak juniorami. Pamiętajmy, że mają zawody U23, Mistrzostwa Europy w tym roku i to jest jakby tu ich kategoria, no ale to nie wyklucza, żeby pokazać się, wystartować w zawodach. Czyli cały czas masz ich na oku. W zawodach nie uciekają seniorskich kompletnie nie uciekają. Mam ich na oku mniej, no bo jest mniej teraz możliwości i też oni sami mówią, że troszeczkę mało jazdy. Też wczoraj z Bartkiem Kowalskim widzieliśmy się tutaj w Lesznie na krótkim sparingu. Sam mówi, że jeszcze no, nie czuje się za dobrze i zdarzają się takie no, błędy nawet z matematyki, ale okej, i tak to wygląda. Ale nie, oni są cały czas w obwodzie, są w reprezentacji, więc myślę, że równie dobrze mają szanse na to, żeby się w tych stricte seniorskich zawodach pokazać. No to co? To teraz już tylko życzymy Państwu zdrowych, wesołych świąt, mokrego dnia. Tak jest, wszystkiego. No i żużlowych świąt, bo tak naprawdę i dzisiaj. Wracają. 31, tak. I pierwszego również złoty kask w Opolu, a my nie będziemy Państwu mówić, że będziecie Państwo czekać na kolejną rozmowę z trenerem reprezentacji tak długo, jak od czasu zgrupowania na Malcie, bo zobaczymy się za miesiąc przed majówką, będziemy bogatsi już o wiele informacji. Mam nadzieję, że znowu będziemy drużynowymi mistrzami Europy po raz trzeci, będzie hat-trick i będziemy wiedzieli, kto będzie jechał w eliminacjach do Seku i do Grand Prix. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam.